Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy o 10. edycji Suwałki Blues Festival. Cieszymy się, że na krańcach Polski też jest blues. Pokażemy festiwal sztuk pirotechnicznych Ełk, Ogień i Woda. Niezwykłe choreografie, wspaniała muzyka. Oraz przypomnimy aferę taśmową w Augustowie. Nie możemy tego akceptować, nie możemy tego tolerować. Ryk potężnych silników rozbrzmiewał w weekend w Augustowie. Miasto jest bowiem gospodarzem Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych. Od piątku do niedzieli na Jeziorze Necko zmagają się czołowi zawodnicy w tej dyscyplinie. Piątek był dniem ćwiczeń i ulicznej parady bolidów. Atmosfera jest bardzo dobra. Dzisiaj nawet pogoda dopisuje, także jest bardzo dobrze. No nie myślałem, że będę jedyny tutaj. Z tego co wiem, to co roku startowali Polacy. No w tym roku wyszło tak, że jestem jedyny. Tutaj też zawody są na bardzo wysokim poziomie. Tutaj też jest Formuła Druga. Są zawodnicy, którzy na co dzień ścigają się właśnie w Formule 1. Jest też aktualny mistrz świata tutaj w Augustowie, także no zawody są też na bardzo wysokim poziomie. Weekend to dwa dni wyścigów łodzi, które osiągają prędkość do 200 km na godzinę. Na pokładzie ze światowej sławy gwiazdami sportów motorowodnych. Dodatkowo show Tadeusza Harendzy, wielokrotnego mistrza świata, Europy i Polski, a na co dzień rolnika. Koncert Dżemu zakończył czterodniowy, jubileuszowy 10. Suwałki Blues Festival. Legendarny zespół wystąpił wczoraj na scenie na ulicy Kościuszki w centrum miasta. Muzycy gratulowali Suwałkom festiwalu i wspominali swój występ sprzed 5 lat, oczywiście na Suwałki Blues Festival. Cieszymy się, że na krańcach Polski też jest blues i jest blues festiwal i co najlepsze 10. już, także fajnie, że to się udało utrzymać. Mam nadzieję, że, znaczy mamy chyba nadzieję, że to jakby pociągnie, jak to się mówi. Blues się kojarzy ze Śląskiem, nie? Raba blues, takie klimaty. A tutaj, że to się utrzymało i że to gra, hula, są goście zagraniczni, to jest fajne. Festiwal sztuk pirotechnicznych Ełk, Ogień i Woda przyciągnął tysiące widzów. W tym roku to już 14. jego edycja. Swój kunszt pirotechniczny prezentują 4 firmy z Polski, Ukrainy i Niemiec, które walczą o nagrodę Grand Prix, mówi Aneta Werla, dyrektor Ełckiego Centrum Kultury. Podczas festiwalu z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, dodaje. Festiwal Ogień i Woda, czyli mnóstwo atrakcji, niezwykłe choreografie, wspaniała muzyka, pokazy teatrów ognia, no i przede wszystkim niezwykłe widowiska na niebie. Co roku festiwal Ełk, Ogień i Woda przyciąga do Ełku setki turystów i mieszkańców podziwiających, zapierające dech w piersi pokazy. To najbardziej rozpoznawalne wydarzenie w mieście, przyznaje Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Kilkadziesiąt tysięcy osób, które ogląda pokazy fajerwerków, które zgotowały grupy pirotechniczne, do tego jeszcze koncerty przeplatane pokazami teatrów ognia, ściągają turystów. Nowy obiekt pojawił się na Kaczym Dołku na osiedlu Północ w Suwałkach. To wiklinowa altana z zieleńcem, którą wznieśli okoliczni mieszkańcy. Z inicjatywą budowy wiklinowej kopuły wyszło Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie po Drodze. Wszystko w celu społecznej edukacji ekologicznej. Szczegóły przedstawiła Izabela Giczewska z zarządu stowarzyszenia. Zacznę od tego, co najważniejsze, czyli kto? Ludzie. Członkowie stowarzyszenia. Naszego, mieszkańcy okolic Kaczego Dołka, szczególnie dzieci, członkowie Suwalskiego Klubu Seniora, który też jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie, przypadkowi przechodnie i prowadzący tą akcję rezydencję artystyczną Jacek Gądek z Małopolski, z takiej podkrakowskiej miejscowości, twórca wierzby polskiej, plecionkarz, rękodzielnik, w ogóle ideowiec, on tą kopułę Fullera, tak się to właśnie nazywa, geodezyjna kopuła Fullera, wyplata w wielu miejscach w Polsce, w dużych miastach, stoi taka w Warszawie nad Wisłą, w Krakowie również i teraz mamy taką w Suwałkach. Ogród Zmysłów w podsuwalskim Brodzie Nowym wyróżniony w 17. edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na sukces. Zaprowadzony od 2 lat ogród Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Miejscowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzymał w nagrodę telewizor. Chociaż na pierwszy rzut oka nie różni się od przydomowych ogródków, jest wyjątkowy. Wszystko skonstruowano tak, aby pomagało w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, a przebywanie w nim jest formą
formą rehabilitacji. Dziś po ogrodzie oprowadzała nas jego pomysłodawczyni Ewa Jakubowska, nauczyciel-terapeuta. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to jest zwykły ogród, ale tutaj każda roślina, każda rzecz ma swój cel do spełnienia. Czy to pobudzenie wzroku, czy też pobudzenie zmysłu węchu, dotyku. Mamy stół sensoryczny, mamy ścieżkę stymulacyjną pokrytą różnymi fakturami. Augustów ma swoją aferę taśmową. Wszystko za sprawą radnego albo radnych, którzy w wulgarny i lekceważący sposób określali obecnych na sesji Rady Miejskiej gości. Traf chciał, że ich słowa przypadkiem nagrał rejestrator dziennikarza miejscowego, dziennika powiatowego. Urządzenie docelowo miało nagrywać oficjalne wystąpienia. Dziennik, jak to ma w zwyczaju, opublikował materiał na swojej stronie. Słowa rajców w tle nagrania wychwycili internauci. Dziękuję. Sprawa oburzyła mieszkańców na tyle, że głos postanowiło zabrać prezydium Rady Miejskiej. Filip Jerzy Chodkiewicz, przewodniczący gremium ze swoim zastępcą Tomaszem Bukhało, przepraszali w imieniu winowajców. Jednocześnie wzywali nagranych radnych, aby odpowiedzialnie przyznali się do winy i przeprosili za swoje zachowanie. Nie możemy tego akceptować, nie możemy tego tolerować. Dlatego w tym momencie chciałbym wezwać osoby, które dopuściły się takich zachowań, aby po prostu zachowały się jak trzeba, naprawiły swój błąd. Wystąpiły, wzięły winę na siebie, przyznały się do tego i przede wszystkim, co uważam jest najważniejsze w tej sytuacji, po prostu przeprosiły mieszkańców. Ponad 20 zalanych posesji, piwnic i lokali. To efekt ulewy w Suwałkach. Strażacy od kilku godzin walczą ze skutkami ulewy. Najwięcej wezwań jest na południu miasta, a dokładnie osiedlach Powstańców Wielkopolskich i Hańczy. Mieszkańcy skarżą się, że to kolejna taka sytuacja w tym roku. Jak mówili ci z ulicy Raczkowskiej, woda spływa z ulic wprost do ich garaży. Już w tym roku raz było, to niedawno, co wtedy ulewa była. I tak samo, tak teraz zalało. Tylko teraz bardziej obficie, bo nie było tego jeziorka. Aha. Szybciej wchłonęło. Co pan ma tu jeszcze zalane oprócz posesji tutaj? No, piwnice, garaż i piętrówka, no to dwa domy zalane. Natomiast na ulicy Sieradzkiej mieszkańcy ratowali piwnicę przed zalaniem, układając worki z piaskiem. Bogdan Wierzchowski, komendant Suwalskiej Straży Pożarnej, przyznaje, że zalań jest bardzo dużo. Zwraca jednak uwagę, że opady były wyjątkowo obfite i instalacja deszczowa nie poradziła sobie z odbiorem takiej ilości deszczu. Zmian w przetargu na zbycie dworca PKS w Augustowie chcą władze miasta. Przypomnijmy, że niedawno bowiem PKS Nowa ponownie wystawiła na sprzedaż swój dworzec w centrum Augustowa. Samorząd chce, aby w procedurze znalazło się zastrzeżenie, że po ewentualnym zbyciu dworca PKS przez kilka miesięcy będzie miało prawo do korzystania z tej nieruchomości. Dzięki temu miasto będzie miało czas, aby uregulować kwestie nowej lokalizacji dworca. Władze liczą na przychylność właścicieli spółki, jak również współpracę celem zapewnienia mieszkańcom dogodnych możliwości przesiadkowych. Szczegóły przedstawił Mirosław Karolczuk, zastępca burmistrza Augustowa. My dalej uważamy, że powinno być pozostawione wszystkim, bo to jakby nie tylko miasto powinno być zainteresowane jakby rozwiązaniem tej sytuacji, ale też inni, nie wiem, powiat, zarząd województwa podlaskiego, tak żeby tej sytuacji nie napinać, żeby spowodować, żeby była szansa na wypracowanie mądrego, sensownego rozwiązania przejściowego, no i rzeczywiście zastanowienie się nad rozwiązaniem docelowym. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.